Siemka, dzisiaj mam dla Was odpowiedzi na pytania. Dzisiaj rano zadałam Wam pod tym zdjęciem pytanie, czy... napisałam Wam, żebyście mi napisały pytania, jeżeli chcecie jakieś mi zadać. I jest aż ponad 60 komentarzy, więc dziękuję bardzo. Jeżeli jeszcze mnie nie śledzicie na Instagramie, to linki są w opisie i też do mojego drugiego Instagrama, bo mam dwa Instagramy, więc jeżeli macie ochotę, to zapraszam. I może zacznę od dołu. Od dołu czy od góry zaczynać? Dołu. Od dołu, dobra. Co twoi znajomi na to, że zaczęłaś nagrywać filmiki kilka lat temu? Ja już chyba to kiedyś mówiłam, że oni po prostu się ze mnie śmiali, no bo ja zaczynałam nagrywać 4 lata temu, kiedy ten YouTube jeszcze nie był aż tak bardzo popularny. On już istniał od chyba 2 lat, czy jeszcze trochę więcej, ale no nie było to tak popularne, jak jest teraz. No i troszeczkę się ze mnie śmiali, ale bardziej, nie wiem, czy to było takie poważne śmianie, czy po prostu tak się przedrzeźniali, ale jakoś nigdy się nie zniechęciłam do nagrywania przez to. Czy masz dużo przyjaciółek, jak spędzasz z nimi czas? Już kiedyś mówiłam, że nie mam przyjaciółek. Czy pijesz alkohol? Jeśli tak, jak on wpływa na twoją dietę? Nie piję alkoholu, może nie, inaczej powiem. Czasami wypiję, ale jeżeli już coś piję, to jest to tylko i wyłącznie Somersby, jakiś żurawinowy, tak? Tak. Bo nie lubię w ogóle alkoholu, nie lubię smaku piwa, nie lubię smaku wódki, dlatego piję tylko coś, czego nie czuję, że to jest alkohol. I piję to tak średnio raz w miesiącu, raz na 2 miesiące, więc w żaden sposób to nie wpływa na moją dietę. I teraz, kiedy bo ogólnie jestem na redukcji, jeżeli nie siedzicie mnie na The Shape Style, to nie mam zamiaru w ogóle pić alkoholu. A jeżeli już bym była zmuszona, a nie dzisiaj będę... Pijemy przecież. Nie. Tak. To chyba ty. A jeżeli już byłabym zmuszona do picia alkoholu, to oczywiście wliczałabym to w kalorie. I w sumie więcej już chyba nie będę odpowiadać na takie fitnessowe pytania, ponieważ nagrywam też odpowiedzi na pytania na drugi kanał, więc teraz mi się przypomniało, więc już nie będę na takie pytania odpowiadać. I odpowiem na nie w tamtym filmie. Na tamtym kanale. Wracamy do pytań. Tu jest też pytanie, jak dbam o włosy. Jeżeli chcecie taki film, to mogę Wam nagrać osobno. Jeżeli tak, to piszcie w komentarzach. Okej, to jest takie pytanie z pogranicza fitnessu i pielęgnacji, więc może odpowiem na to pytanie. Bazując na swojej wiedzy, mogłabyś powiedzieć, czy skóra, na której jest już rozstęp przy odpowiednich ćwiczeniach, uzyska jędrność? Problem w moim przypadku dotyczy ramion i bioder. Nie jest tego dużo. Chciałabym ujędrnić przede wszystkim ramiona i nie wiem, czy jest to możliwe bez pomocy lasera. Każdą skórę da się ujędrnić poprzez właśnie odpowiednie ćwiczenia. Jeżeli chodzi o zlikwidowanie rozstępów, to jeżeli one są jeszcze takie czerwone, po prostu mają większy pigment w sobie, to można to usunąć. To znaczy za pomocą pielęgnacji. Natomiast jeżeli one już są przezroczyste w kolorze skóry, no to już raczej będzie to ciężkie. Ale jak najbardziej każdą skórę da się ujędrnić, więc jeżeli chcesz właśnie ujędrnić, to koniecznie zabierz się za ćwiczenia. Czy jesteś zadowolona z przeprowadzki do Wrocławia, czy to fajne miasto? Ja uważam, że Wrocław jest świetnym miastem, szczególnie dla studentów. I jestem bardzo zadowolona, że właśnie przeprowadziłam się do Wrocławia, a nie na przykład do Krakowa i tak dalej. Oczywiście nie mogę powiedzieć, że w Krakowie byłoby mi gorzej czy lepiej, no bo nie wiem, nie mieszkałam. Ale wydaje mi się, że Wrocław jest najlepszym miastem, jakie mogłam wybrać. Żary? Też są studia też. Nie. Jesteś bardzo młoda, a już mieszkasz tak długo ze swoim chłopakiem. Czy to był dobry wybór? Sama chciałabym pójść w twoje ślady, ale nie do końca jestem przekonana, czy bycie z dala od rodziny wyjdzie mi na dobre. Powiesz coś więcej na ten temat w moim filmiku, będę bardzo wdzięczna. Chętnie posłucham. Jeżeli, bo wiecie co, tak, ja ogólnie wyprowadziłam się z domu, dlatego że jechałam na studia. Gdybym mieszkała z rodziną we Wrocławiu, to pewnie bym się nie wyprowadzała, tylko bym po prostu mieszkała w domu. A tutaj tak pisze, że chciałabyś pójść w moje ślady, ale nie do końca jesteś przekonana, czy byś się zdala od rodziców wyjdzie ci na dobre. No jeżeli idziesz na studia, to nie masz wyjścia, musisz się wyprowadzić. Ale jeżeli zostajesz w tym domu i chcesz się wyprowadzić, ale nie musisz, no to już zależy od ciebie, czy chcesz, czy nie chcesz. Ja jestem ogólnie bardzo zadowolona z tego, że się wyprowadziłam z domu. Teraz to źle zabrzmi, ale po prostu chodzi o to, że byłam... No i bateria mi pada. Że byłam po prostu zmuszona usamodzielnić się już tak całkowicie. Ja ogólnie zawsze byłam mniej więcej samodzielna, umiem prać, gotować, sprzątać i tak dalej, więc to nie było dla mnie dużym problemem wyprowadzenie się. No ale nie ukrywam, że na początku było ciężko tak z dala od mamy i w ogóle od rodziny, od babci, dziadka, psa i wszystkich.
Ale jeżeli chodzi właśnie o to, czy jestem, czy był to dobry wybór, żeby zamieszkać z Alanem, to uważam, że tak. Bo dzięki temu jeszcze lepiej się poznaliśmy i w sumie spędzamy ze sobą 24 godziny na dobę prawie. Teraz, kiedy będą wakacje, to trochę rzadziej, bo Alan idzie na staż, ja możliwe, że też. Więc będzie rzadziej, ale wydaje mi się, że to był dobry pomysł. A ty? Dobra odpowiedź. Dziękuję. Masz punktowy. Dzięki. Możesz wymienić na czynności typu sprzątanie. Dobra. 10 punktów posprzątam. A ile mam punktów? Zero. Znaczy jedna, sorry. Zdobyłaś właśnie jedna. Jakie masz plany na wakacje? No to tak jak mówiłam, 15 sierpnia jadę z moją mamą do Szczawnicy na 2 tygodnie. Czy dasz mi nagrywać? Nie. I później we wrześniu może pojadę gdzieś z Alanem. A jeżeli chodzi o resztę wakacji, to chciałabym iść na staż, ale jeszcze nie wiem, czy pójdę. Zobaczmy, jak to wyjdzie. No i poza tym oczywiście chcę się uczyć w kierunku, w którym chcę pracować, więc muszę na to też poświęcić wakacje. No i po prostu będę chilloutować. Mieszkanie we Wrocławiu. Świetnie. Jak to się stało, że z paniusi stałaś się silną dziewczyną, która nie boi się wyzwań? Był jakiś przełom? Na pewno siłownia dała mi właśnie tą siłę i tą chęć do podejmowania wyzwań. No bo tak jak właśnie zauważyłaś, ja już też to kiedyś pisałam właśnie na moim drugim Instagramie, że kiedyś byłam paniusią i cały czas tylko różowe, jestem fajna i w ogóle. No ale właśnie kiedy zaczęłam być z Alanem, to trochę on mnie trochę opanowywał, bo jednak no przesadzałam. I dzięki Alanowi już w połowie przestałam być paniusią, no ale dalej byłam i lubiłam się ubierać tak, wiecie, elegancko, spódniczka tutaj tak na. A kiedy właśnie zaczęłam chodzić na siłownię, to zrozumiałam, że wcale to nie jest najważniejsze i po prostu zaczęłam być żądna przygód i adrenaliny. I po prostu tak już tak właśnie było. Więc w sumie nie miałam takiego konkretnego przełomu, że dzisiaj jestem paniusią, a jutro już nie. No. Czy przerzucenie na drugi bok w łóżku daje ci dużo adrenaliny? Na jaki temat napisałaś pracę licencjacką? Mój temat to blogosfera miejsca autoprezentacji na podstawie blogów modowych. No, pamiętasz. Jeszcze. Zapytałabym cię o coś bardzo chętnie, więc pytam. Jak się masz? Pozdrawiam. Ojej, dobrze się mam, dziękuję. Mam nadzieję, że ty też. Bziek. Czy miałaś kiedyś chwilę zwątpienia, kiedy chciałaś zrezygnować z nagrywania? Miałam i to nawet niedawno, ale na razie tą myśl odstawiłam na bok. Mam nadzieję, że już w najbliższym czasie nie wróci. Czy planujesz przeprowadzkę? Będziemy się z Alanem przeprowadzać, mam nadzieję, przełom września, października, listopada. Ale będziemy dalej we Wrocławiu, tylko po prostu zmieniamy miejscówkę. Tutaj ktoś się też mnie zapytał, jak wychować psa. Dostałam właśnie szczeniaka i nie wiem, jak z nim postępować. Tutaj dobrze właśnie jedna dziewczyna jeszcze zauważyła, że no ja nie jestem od tego specjalistką i wolałam się na ten temat nie wypowiadać. Co prawda wychowałam już 4 szczeniaki. 2 tak przez cały czas i 2 tak w połowie. Ale wolę się na ten temat właśnie nie wypowiadać, bo nie jestem profesjonalistką, nie chciałabym zaszkodzić żadnemu szczeniakowi. Jak ma się twój piesek? Dancia ma się bardzo dobrze, ostatnio właśnie u niej byłam. Znaczy ogólnie przyjechałam do domu. I nawet wrzuciłam zdjęcie na Instagrama, mam jeszcze jedno na zapas, więc wrzucę, ale na razie jest spoko. Jaki jest twój ulubiony sklep odzieżowy, kosmetyczny, skąd najbardziej lubisz dodatki, buty itd.? Ogólnie w tym momencie moim ulubionym sklepem odzieżowym jest Nike, ale rzadko w nim kupuję, bo tam są tak drogie rzeczy, że nie. A poza tym lubię... Co lubię? Wiecie co, właśnie wam powiem ostatnio, że przez ten cały miesiąc nic nie kupowałam i w sumie już nic nie pamiętam. Ale ogólnie lubię rzeczy z H&M-u, takie bardziej basicowe, nie lubię tak słowa, takie bardziej podstawowe, czyli jakieś jeansy, jakąś taką prostą koszulkę i tak dalej, to H&M jak najbardziej. Lubię też New Look, o, New Look lubię, może być. A kosmetyczna to oczywiście Sephora.
Czy między tobą a Alanem jest różnica wieku? Jeśli tak, to czy bywają chwile, kiedy to widać? Pół roku, więc to nie jest dużo. Czy widać między nami różnicę wieku? Czy masz 2 lata z charakteru więcej? Nie mam. Nie widać. Nie, ale czasami Alan lubi się rządzić. Pokażę zęby. Ja lubię się rządzić, chyba ty. Ale nie, no czasami udajesz takiego dorosłego. Chyba ty. Zawsze jak coś mówię i Alan nie wie co odpowiadać, to mówię chyba ty. Chyba ty. I cały czas po prostu jest taki pojazd. Chyba ty. Czy znaleźliście już z Alanem jakiś staż, bo wspominałaś, że szukacie? Alan ma już zaplanowany staż, natomiast ja jeszcze jestem w trakcie. Co tak właściwie studiujesz i gdzie na to pytanie pewnie już odpowiedziałaś, ale dopiero od niedawna subskrybuję twój kanał. Dziękuję, że mnie subskrybujesz. A jeżeli chodzi o to, co studiuję, to studiuję komunikację wizerunkową na Uniwersytecie Wrocławskim. Teraz właśnie kończę licencjat, 30 czerwca mam obronę, więc błagam, trzymajcie kciuki, bo ja w ogóle zawsze... Ja jestem taką... W ogóle wiecie co? Ja jestem taką osobą, że ja się tak denerwuję. I wszyscy mają w ogóle tak, no obrona, pójdę, zdam i tyle. Nie. Ja po prostu od miesiąca jestem już zestresowana. I po prostu dla mnie to będzie chyba najgorsza rzecz w życiu, zaraz obok zdawania prawa jazdy. Naprawdę, po prostu jestem tak zestresowana i ja nienawidzę takich rzeczy, nienawidzę po prostu... Nie, nawet nie chcę o tym myśleć. A później idę, jeżeli chodzi właśnie o magisterkę, bo też się dużo z was pyta, raczej idę dalej, czyli na komunikację wizerunkową, na magisterkę. Czy żałuję wyboru kierunku? Wiecie co, nie żałuję, bo ona mi trochę ukształtowała i w pewnym stopniu pomoże mi w tym, co chcę robić w życiu, więc nie żałuję, mam nadzieję, że na magisterce dowiem się czegoś nowego i będzie lepiej. Okej, to już jest wszystko, mam nadzieję, że ten film wam się spodobał. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to zadawajcie je pod spodem albo możecie na Instagramie właśnie pod tym zdjęciem. O tym. I po prostu... Będę na to odpowiadać za miesiąc, czy jakoś tak. Dziękuję wam bardzo za oglądanie i trzymajcie się, do zobaczenia.